Dzisiaj sięgniemy sobie do listu apostoła Pawła do Tesaloniczan i będziemy się chcieli dzisiaj rzeczywiście przyjrzeć tym słowom. Słowom, które Paweł pisał do wierzących. Moglibyśmy powiedzieć, zachęcając, napominając ich ku temu, co jest tak bardzo ważne, trwaniu w Chrystusie Jezusie, wystrzeganiu się, można powiedzieć, tego, co mogłoby oddzielać człowieka. Ale my wiemy, że tych braci, tych sióstr już nie ma, jesteśmy my i dzisiaj my możemy zaczerpnąć, zobaczyć właśnie to, jakie jest podejście nasze do tych słów, co my z nimi jesteśmy w stanie uczynić. Piąty rozdział tego pierwszego listu do Pawła do Tesaloniczan. Paweł, zachęcając właśnie i wskazując im, pisał do nich w ten sposób: a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Do tego tylko właśnie wiersza tutaj i będziemy się chcieli przyjrzeć szczególnie, jakby spojrzeć właśnie na te słowa, jak ludzie wierzący właśnie podchodzą do tych słów. Wcześniejsze słowa są nam bardzo dobrze znane, już nieraz mieliśmy sobie mówić o tym, przypominać sobie, że póki żyjemy tutaj na tej ziemi, musimy być czujni, trzeźwi, że nasz Pan Jezus Chrystus mówił do swoich uczniów o czujności i trzeźwości. Wiemy, że nawet Piotr się pytał Pana: Panie, czy do nas to mówisz, czy do innych? I Pan pokazał, do kogo to mówił. Wiemy, że Pan nie mówił do świata. Świat nigdy nie będzie czujny i trzeźwy. Świat ma swoje spojrzenie, swoją, byśmy mogli powiedzieć, wiarę. Świat mówi, jakoś to będzie, Bóg nie jest wcale taki zły, Bóg nie będzie dochodził. Tak myśli świat. Człowiek wierzący ma już myśleć inaczej, bo człowiek wierzący poznaje Boga, wie, jakim jest Bóg, wie, co jest miłe Bogu, czego Bóg nienawidzi, co Bóg zrobi z tym, czego właśnie też i nienawidzi. Ale Paweł tutaj daje takie właśnie piękne słowa zachęty, ale jak człowiek właśnie podchodzi do tych słów? Kiedy Paweł mówi tak: my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, czym są te słowa dla nas dzisiaj żyjących. Jak my jako wierzący, którzy mogą z łaski Boga żyć, mogą tutaj uczyć się naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak podchodzimy właśnie do tych słów? Co robimy z tymi słowami? Moglibyśmy się zastanowić, do czego obligują nas właśnie te słowa. My wiemy, że mamy wroga, który chciałby, żebyśmy sobie zrobili z tych słów leżankę. Wiemy dlaczego. I no niestety wielu ludzi daje się łapać na tą diabelską pułapkę, można powiedzieć, i no leżą na tej leżance. Cokolwiek bym nie robił przecież, jakkolwiek bym nie żył, Bóg jest miłością, Bóg mnie nie przeznaczył przecież na gniew. Bóg by nie chciał, żeby po prostu jego, no,
wierni no, mieli później cierpieć. Różnorako, można powiedzieć, diabeł podchodzi, różnorako próbuje oszukiwać wierzących ludzi i niestety ludzie dają się na to łapać. Bo człowiek wierzący zna te słowa, ale co robi z tymi słowami? Jeśli je słyszy, to co dzieje się w jego sercu? Gdyż Bóg nie przeznaczył mnie na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa. To co to znaczy dla człowieka wierzącego, jeśli Bóg mnie nie przeznaczył na gniew, ale na to, żebym osiągnął zbawienie, to co robię w tym kierunku? Czy rzeczywiście kładę się na tą leżankę i mówię, no wszystko będzie dobrze. Wszystko pozałatwiane, Bóg za mnie wszystko załatwi, ja nie muszę mu napowiedzieć już nic robić, Bóg załatwi. Czy jeśli człowiek wie, że Bóg nie przeznaczył go na gniew, a na to, żeby osiągnął to, co bez Boga człowiek nie jest w stanie osiągnąć, to człowiek dokłada rzeczywiście wszelkich starań. Bo zobaczcie, jako wierzący my możemy czytać te słowa, że mamy dokładać wszelkich starań. Tak mógł pisać Piotr. Czy my podchodzimy poważnie też do słów apostoła Piotra? Wszelkich starań. Wiedząc, że Bóg jest po naszej stronie ku temu, żebyśmy my mogli osiągnąć zbawienie. Zobaczcie, że gdybyśmy na przykład nie mieli tych słów, gdybyśmy nie mieli pojęcia, no, do czego Bóg nas sobie przeznaczył, jakże szybko, zobaczcie, diabeł by zarazem też zniszczył człowieka. Jeśli by człowiek gdzieś się potnął, upadł, już by go diabeł mógł maltretować. Mówić, już dla ciebie nie ma szansy, już dla ciebie nie ma nadziei, Bóg już ciebie nie będzie chciał, Bóg już na ciebie nie spojrzy. Ale zobaczcie, te słowa zarazem dają człowiekowi pewną piękną zachętę. Nie przeznaczył mnie na gniew. Nawet gdyby się wydarzyło coś takiego, mogę powstać, mogę iść dalej i mogę szukać tego, co jest miłe Bogu i to czynić. Wiemy, że w innym miejscu też czytamy słowa Pawła, który pisze też o innym przeznaczeniu. I też jest to na pewno takim ostrzeżeniem właśnie dla nas wierzących, żeby nie wejść w to drugie przeznaczenie. Tu mamy przeznaczenie dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, że nie są oni na gniew. W liście do Rzymian zaś czytamy o innym przeznaczeniu. Przeznaczeniu takim, które mówi, że Bóg ma naczynia gniewu, przeznaczone naczynia gniewu na dzień zagłady. Zobaczcie, tam znowuż też jest przeznaczenie. Gdzie człowiek dzisiaj staje? Człowiek wierzący. Co człowiek wierzący rzeczywiście dzisiaj robi z tym, co mówi Bóg? Czy podchodzi z bojaźnią? Czy podchodzi rzeczywiście poważnie do tego, co Bóg mówi? Czy szanuje sobie to, co Bóg mówi? Czy podchodzi lekkomyślnie? Moglibyśmy się zastanowić, cóż to są za naczynia gniewu? Jakie to będą te naczynia gniewu? Zobaczcie, ale my jako wierzący wiemy, co oznaczają naczynia gniewu. Co Bóg mówi o naczyniach gniewu. Któż ma powiedzieć, jakby podchodzi pod te naczynia gniewu. I zobaczcie, jakże dla nas bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie stanąć w miejscu, w którym diabeł chciałby, żeby człowiek wszedł. I stał się, można powiedzieć, przeznaczonym na gniew. Tu mamy właśnie piękną zachętę. Ale my się właśnie dzisiaj wspólnie razem zastanowimy, co my robimy z tą zachętą. Do czego nas to zachęca, skoro my to wiemy? Skoro mamy taką właśnie daną piękną wiadomość dla nas, że Bóg nie przeznaczył tych, co są w Chrystusie Jezusie na gniew, ale żeby oni doszli do końca i mogli być z Nim na całą wieczność. Dlatego niech nas Pan właśnie wspólnie razem poprowadzi, co my z tym robimy z tą najpiękniejszą wiadomością, której moglibyśmy rzeczywiście nie mieć. Bo zobaczcie, naprawdę możemy się zastanowić, co by było, gdyby nie było to tu napisane i myśmy nie wiedzieli, na co tak naprawdę jesteśmy przeznaczeni. Diabeł by mógł nas rzucać jak falę morską, raz tu, raz tam, raz tu, raz tam. Ale my wiemy tylko, co my z tym właśnie zrobimy i co my z tym robimy. Jak to rzeczywiście wykorzystujemy, czy to jest prawidłowe, bo Paweł mówi tutaj,
przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Przywdziawszy. To musi być naszym przeobleczeniem, możemy powiedzieć. Bez tego przeobleczenia, co będzie z człowiekiem? Wiemy, co niestety będzie z człowiekiem, ale niech nam Pan właśnie pomoże zobaczyć to, tą informację, którą Bóg zechciał zawrzeć dla wszystkich swoich dzieci, żeby one miały świadomość, ku czemu On je sobie przeznaczył i co one dzisiaj z tym robią. Także niech Pan właśnie nas w tym poprowadzi.